teraz bardzo blisko. Aha, czy jednak jeszcze coś. O Jezu. Co to jest? Wreszcie. Myślałam, że już nigdy nie wrócisz. Świetnie. Zwierzę otacza wielki kanion i wygląda na to, że nie ma żadnego mostu na drugą stronę. To jakaś struktura z piaskowca w kształcie stożka znajdująca się dokładnie pod wieżą. Chcę by użyć dysku. Nie, no już. Halo. Dysku. Nie. Jasne. Tak, a nie wiem. O! Jednak! Przyleciałeś, kruku! Dobra. Udało się! Co? No, żyjesz jednak? Stary przyjacielu! No. Użyłam magii, żeby cię tu przenieść. Powinienem był się domyślić. Migające niebieskie światło jeszcze nikomu nie wyszło na dobre. A moja kochana jaskółka będzie zła, kiedy się obudzi. Ej, od kiedy to umiesz czarować? Nauczyłam się po drodze. Musisz mi pomóc. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby przedostać się do tej wieży. Czemu po prostu nie zamachasz skrzydłami i nie polecisz? No dobre! Obśmiałem się ze śmiechu. Zamachaj skrzydłami i poleć. Ale uwam! Muszę sobie to gdzieś. Zamachaj skrzydłami i poleć. No, obśmiałeś się już, okej. No bo jesteś. I to dobrze mi to. W takim razie, dlaczego nazwałaś mnie kruk? No dobra, kiedyś całkiem mi się to podobało. Brzmi nieźle. Ale potem się dowiedziałem, czym są kruki w twoim świecie. O. Kruki to najbardziej tchórzliwe, najbrudniejsze i najbardziej znienawidzone ptaki w Stark. Jak jakieś latające szczury. Nawet stawiacie jakieś kukły ubrane w szmaty, żeby je odstraszyć. Może nie? Boją się nawet szmacianej kukły. I takie imię mi dałaś. Kruk. Nie, tylko się nie wykręcaj. Nie mogę tego księcia. Co za ból. Super. Więc dla ciebie jestem latającym workiem pcheł. Wybacz, ale nie mogę na ciebie patrzeć. Odlatuję. Poczekaj, zamknij się. Ale dałam ci to imię, bo tak się nazywał pewien bohater z kreskówki, którego kochałam, kiedy byłam dzieckiem. Miał na imię Kruk Boy. O, Kruk Boy, lepiej brzmi. To tak jakby teatrze kukiełkowym, który ogląda się na płótnie, na ekranie. Nie znam tej bajki Kruk Boy, nie wiem, dobra, że było coś takiego. Uwielbiam. Może w przyszłości jest takie coś, będzie Kruk Boy. Najfajniejszym ptakiem w
A, no. Aha, krukiem i kowbojem. Aha. Dobra, trudno. Masz zamiar cały czas sobie to wypominać, czy w końcu mi pomożesz? Mamy coraz mniej czasu. No i co zrobimy? No pewnie, że ci pomogę. Wszystko zrobię dla ciebie, Hefnie. Tylko powiedz kremu krukowi, co ma robić. On to zrobi. Ja też mogę być bohaterem, jak ten Kruk Boy. Dobra, nie pomyślę. Co, czym się brać go, nie? Mógłbyś przelecieć nad kanionem do podstawy tej wieży? Kruk boju. Dobrze. Kruk i kowbój. Nie złapaj go. Może jest jakiś magiczny most, który trzeba włączyć.